Siema rodzinko, to Eddy i Gabryś, czyli Gracia. Dziś przez 24 godziny gramy w Podłoga to Lawa. To znaczy, że w każdym momencie Gabryś albo ja, albo nasza siostra, która trzyma kamerę, jeśli powie Podłoga to Lawa, mamy 5 lub 3 sekundy, odliczamy i musimy gdzieś stanąć. Ten, kto nie stanie, będzie stał na podłodze cały czas, płoniemy i musi zjeść tą cebulę. A ja dzisiaj rano jadłem. Ja lubię taką cebulę. Ale ta jest ostra, ja mam. Serio? No, zobaczysz. Otwierdzam cebula good quality. Ale to jest naprawdę bardzo ostra cebula, serio jest ostra. To nie wiem, czy zjem, ale zjem. A jeśli ty jesteś tym widzem, który w dzieciństwie też bawił się w Podłoga to Lawa, to suba i lajka. Tak, koniecznie, zasubskrybuj kanał, daj łapkę w górę, bo jak będzie zaczął je biedać, Podłoga to Lawa. O, nie. Jak będzie 15 tysięcy łapek w górę, to nagramy więcej odcinków takiej serii, a teraz nie przedłużamy, zaczynamy. Gabryś myje zęby, idę mu zrobić Podłoga to Lawa, jak jest w łazience. Gabryś, Podłoga to Lawa. A jejku, ale tutaj jest dobrze, bo jest od razu wanna. Ale musisz tak stać już do końca dnia. Pokażę wam sztuczkę z tą szczoteczką w ogóle, fajną. No. Tylko trzeba ją delikatnie zamoczyć. Pomarańczowa w kolorze braci oczywiście. O ja, Adi, co tu jest? Ej. Podłoga to Lawa. O nie! Ej, przyjdź mi jakąś skarpetkę. Napiszcie w komentarzach, jeśli wy też kiedyś wpadliście do swojej toalety. Jest problem, nie mam skarpetek. Gabryś, ty masz moje skarpetki jakieś? Co jest? No mam! Przyjdź. Dobra, trzymaj! Po co ci ten papier? Podłoga to Lawa! Ale to była łatwizna! Dzisiaj mamy w planach kilka rzeczy do zrobienia, bo chcemy też pojechać do lasu. Tam w ogóle będzie na pewno epicko pograć w Podłoga to Lawa. Ale teraz póki co idziemy do garażu zrobić zdjęcie fajne na Insta. No i myślę, że ta droga, Gabryś, szykuj się, może być ciężka dla ciebie. Znaczy, bo ja na schodach przecież. No tak, to klasyka schody. Klasyka schody to Gabrysiowi nie wychodzi z mody. Tak. Kazałem Gabrysiowi założyć buty z pokonikoli. Podłoga to Lawa. 3, 2, 1. O nie, to pęknie chyba. Ja myślałem, że szafka zleci już. A ja się bałem. Ja jadę windą, klasycznie. Ja schodami. Podłoga to Lawa. 3, 2, 1. A, dobrze. Gabryś zawsze klasycznie schodami, ja zawsze windą. Zawsze jak chcę windą, to on zatrzymuje na każdym piętrze. A nie, podłoga to Lawa. Raz, dwa, trzy. O nie. Spłonąłem, mogę mi schodami. Ale patrz, przecież mogłem coś takiego. Jakbym tak zrobił, to by się nic nie stało. Znowu się zatrzymał. Nie krzyknąłeś Podłoga to Lawa, a mogłeś. Mam pomysł, chodź. Pójdziemy tędy po ciuchy. Otwarte znaczy, że tędy szedł. Tutaj też nam zatrzymał. Chcemy zrobić fajne foto na nasze Insta i to wy zadecydujecie w ogóle, bo będziemy robić takie motoryzacyjne z samochodem, to wy zadecydujecie czy Audi, czy Porsche, zrobimy szybką ankietę. Wbijajcie nasz Instagram Bracia Podłoga oficjalnie i jestem Gabryś i możecie mieć wpływ wtedy na nasze odcinki. Lecimy z ankietą i zobaczymy co będzie. Zadecydowaliście, że robimy zdjęcie przy Porsche, więc będzie fajne motoryzacyjne zdjęcie. Podłoga to Lawa. 3, 2, 1. Ja nie mogę. Pokaż. Robimy super zdjęcia, wybijacie nasze Instagramy Bracia Podłoga oficjalnie. Jestem Gabryś, koniecznie. Gabryś dopadła dzisiaj głupawka, cały czas się śmieje. A to fajne zdjęcie. Jesteśmy już w domu, wędrówka po schodach. Zaraz spoko Nikola weźmie maszynkę za czeki, mamy długie włosy. I nas trochę tutaj obetnie, co nie Gabryś? No. Gabryś, weźmy też nalej wody. Ej, co mi przelewasz? Podłoga to Lawa. 3, 2, 1. Aj, zdąży, dobra. Nalął sobie i żeby nie zdążyłby, to przerwał, żeby nalewać ze szklanki. Czas na obcinankę. Zobacz, jak ja zarosłem, jakie mam długie włosy, jak zleję taką grzywkę. Zobaczcie, co się tutaj dzieje. Uwaga. Ups. Zobaczcie, jak wkręca Gabrysia zaraz. Pokaż. Zaczekaj, ukręcimy ci tę antenkę. Zaczekaj, ale nie ruszaj, nie ruszaj. Nie ruszaj, czekaj. Coś ty zrobił! O kurczę, moje włosy! A i to nie są twoje włosy, Gabryś. Są moje, zobacz. Ja sobie odciąłem, żeby cię udawać.
Ojejku. Mam nadzieję, że będzie jakaś godna fryzurka z Niki pierwszy raz. Ja myślę, że zrobimy magiczną sztuczkę. Wezmę ten ręcznik i po prostu to przyspieszymy w magiczny sposób. Zobaczcie, wyglądam tak, a teraz wyglądam. I dzień dobry, zobaczcie, proszę państwa, ale Nikola mnie trochę krzywo poprzycinała w niektórych miejscach, ale generalnie to spoko. Zapamiętajcie fryzurę Gabrysia, bo teraz Gabryś będzie wyglądał. Proszę bardzo, jaki Piotrek. Idziemy teraz do kuchni, bo chcemy zrobić przez cały odcinek takiego lifehacka, arbuz, który zmieni kolor. Nie będzie czerwony, tylko będzie żółty w środku, ale musimy też iść do Biedry. Okay. I tam ci zrobię zaraz podłoga, to lawa. I idziemy do lasu, bo też chcemy nagrać odcinek 24 godziny w lesie. W tym celu, kochani, robimy taką akcję. Odkręcamy fantę, robimy tutaj taką dziurkę. Teraz robimy kółeczko nożem. Myk, 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 myk. Bo patent jest taki, że ta fanta będzie wchodzić do środka, wypełni całego arbuza i ten zmieni kolor. I na koniec odcinka zobaczycie, jak fajnie zmienia kolor. A powinno to wyglądać mniej więcej tak. Tutaj co prawda jest niebieskie, zobaczcie. Lifehack będzie taki, że kiedy włożymy tą fantę do góry nogami, to na koniec odcinka ten arbuz będzie, zobaczcie, tutaj na zdjęciu jest niebieski, bo był niebieski napój, a u nas będzie żółty. Ciekawe, nie, będzie pomarańczowy może. No albo pomarańczowy, czyli w kolorze braci. Dobra, to dawaj. Jak widzicie na początku, troszkę się tego wyleje, po prostu wygazuje. Ale zaraz Gabryś tutaj wytrze, bo to jest jego rola w tym domu. Ty dzisiaj nie pozmywałeś, a powinien. Zostawiamy to tutaj i idziemy do zakupy. Ale wiesz co, Gabryś, najpierw? Podłoga to lawa. 3, 2, 1. Nie zdążył. No. Nie wiem, czy by ci to zaliczył. Ale dobra, tak w ostatniej chwili. Zobaczcie w ogóle, jakie mają ziemniaczki, ale to są magiczne ziemniaki. Zobaczcie, jest? Nie ma. I tutaj jest dużo miejsca na to, żeby zrobić podłoga to lawa dla Gabrysia. O, jest tutaj. Dobra, idziemy. Nie, ja sobie wezmę. Ja bym chciał zrobić gwiazdę. 3, 2, 1. Wiesz, że jest dużo cennego towaru, zobaczcie. Zobaczcie, da się tym żonglować. Podłoga to lawa. 3, 2, 1. Nie mogę. Nie miałem gdzie wejść. No nie, będę musiał zjeść tą cebulę. Weźmiemy jeszcze jeden pomarańczowy napój, żeby zrobić ten nasz lifehack z arbuzem. Podłoga to lawa. 3, 2, 1. Wow. Tym razem mi się udało. Bierzemy jeszcze cebulę, bo przecież przegrany ten najwięcej razy spłonie. Tak. Będzie jadł cebulkę, ale pokażę wam fajną sztuczkę, zobaczcie, myk. I teraz zrobię to skrzyżowanymi rękami. Gabryś, zobacz. No. I co najlepsze, podłoga to lawa. Zdąży. To jest dużo takich miejsc, takie właśnie zaczepy. To jest najwygodniej na to wejść, co nie? Wracamy do samochodu i jedziemy do lasu. Podłoga to lawa. Moje miejsce. Dobra, Gabiemu się nie udało. No tak, no bo jest cebulę. Kurde, no cebulę to ja lubię. Jedziemy teraz do lasu zobaczyć okolice, bo chcemy nagrać taki odcinek 24 godziny w lesie jakoś w przyszłym tygodniu, więc dajcie łapkę w górę, jeśli chcecie taki odcinek. A teraz zrobimy szybki test auta. Nie. Pytacie się, ile Porsche ma do setki, jak szybko przyspiesza. Zrobimy tak, zanim Porsche przyspieszy do 100 na godzinę, to ty, jeśli jesteś wystarczająco szybki, jesteś szybszy niż Porsche, zasubskrybuj kanał i daj łapkę w górę. Więc uwaga, zobaczymy. Zanim będzie 100 na godzinę, musicie wbić suba i łapkę. Okej, mamy to, mamy to. Mam nadzieję, że wam się udało, a teraz już wychodzimy do lasu. Gabryś, nie zapomnij jednej rzeczy. Podłoga to lawa. Raz, dwa, trzy. Dobrze, ale jest spany. Bo ja się do tego już szykowałem, nie? A on to przewidział. Fajne jest to, że w lesie nie trzeba nosić maseczek, więc możemy sobie teraz zdjąć maseczki. A taki spacer mega dobrze robi. Można się dotlenić, co nie, Gabryś? Mega, mi tak tego brakowało. Ja tak teraz patrzę za każdym podłoga razem. To lawa. Podłoga to lawa. 3, 2, 1. Gabryś na kamieniach. Zobaczcie, jak w tym lesie jest pięknie. Jeśli też lubicie chodzić na spacery, to koniecznie napiszcie w komentarzach. Tutaj to jest tak, że wow. Drzewo jest mega epickie. Wyobraźcie sobie, że piorun szczelił i no niestety powalił to drzewo. Ale zobaczcie tam. To drzewo jest ogromne. Wejdź tam se stanie, ja ci zrobię fajne zdjęcie. To wbijajcie do Gabrysia na Instagram. Jestem Gabryś. Dajcie mu follow i zobaczcie, jakie fajne foto będzie. A ja bym tutaj z chęcią... Ja jej drzewo to lawa. Jejku, a to jest tak ślisko. W domu chcemy zrobić taką akcję, że będzie podłoga to lawa przez na przykład godzinę i będzie ograniczenie, podłoga to lawa i trzeba wejść na taką wysokość, Gabryś. Inaczej jak nawet nie wejdziesz na taką wysokość, to wtedy od razu płoniesz. Ale teraz ci powiem, wiesz co? Podłoga to lawa. 5, 4, 3, 2, 1. A, spadłeś! Nie liczy się. Wiecie, w ogóle to miejsce na domek na ziemi jest mega.
mega. Edi powiedział, jeżeli wbijecie tutaj aż 15 tysięcy łapek w ogóle, to nagramy kiedyś odcinek z domkiem na drzewie. Zobaczcie, jaki tutaj jest epicki, jakby ktoś zaczął budować tutaj szałas. My też byśmy chcieli zbudować taki szałas, ale spróbuję wejść na górę. Wow, ale fajnie jest tutaj na górze. Gałąź to lawa. O nie! 5, 4. Adi, nie, 3. Płonę, płonę, to nie ma opcji, mam takie śliskie buty. Płonąłem! Gabryś, podłoga to lawa. 3, 5, 4, 3. Aj, dobrze. Ale sobie poradził. Chłopaki, podłoga to lawa, tylko na wysokości Adiego ramion. O kurde. Czyli gdzieś wysoko musicie wejść. Gabryś, gdzie polecę? Wow. Ej, to się zaraz rozwali. Serio, to się zaraz rozwali. To jest taka płyta, karton gips. Nie, no ja się na łóżku normalnie schowałem. A ja zobaczę, ja wszedłem. Ja jestem tutaj jak taki król tego domu. Dobra, na 3 skacze. Raz, dobra, podłoga to lawa. No rzut, tylko że na pół godziny musicie tam zostać, więc... Pół godziny, 5, 4. Gabryś, robimy taki challenge. Kto pierwszy z nas dostanie się do mojego pokoju, a podłoga to lawa przez 30 minut, to wygrywa 100, okej? Okay? Okay. Jeśli ja wygram, to mi płacisz 100, jeśli ja, to ja tobie 100. Okej, dobra. Dobra, to lecimy. Dobra. Ej, ja spróbuję przejść o tam. Ale to i tak mi nic nie da, w sumie, jeśli bym tam przeskoczył. O nie, Gabryś na horyzoncie! Dobra, słuchajcie, to jest trening na nogi, jest tak, pyk i można sobie trenować. Jak na tratwie. 3 godziny później Ediemu udało się postawić taboret. Osiągnięcie technologii. Dobra, jestem tutaj. Ej, nie mówcie, że on już tam doszedł. No co ty, jak to? Znaczy, jestem przed i czekam na ciebie. Poczekamy sobie na patrona. Uwaga, stworzyłem swój pojazd technologiczny. Będę tak jechał jak dżownica. Zajmie mi to z godzinę. Ale dogonię Gabrysia. Ale już przegrałeś, Gabryś jest na miejscu. Serio? Gabryś wygrał, więc dostajesz stówkę. Przydać do zestawu gamingowego. Czyli to już niedługo. No. Tak, i czekam na dostawę. Ale teraz, uwaga. Mamy tutaj naszego arbuza i zobaczymy, jak wyszedł. Gabryś już ma narzędzie zbrodni. Jest. Chcemy nagrać drugą serię, bo nagrywaliśmy już odcinek, jak sprawdzamy lifehacki z TikToka. Zobaczmy, czy to zadziałało. Mi się wydaje, że to nie ma opcji, żeby coś takiego zadziałało, tylko może smak dać, bo by musiał być specjalny barwnik. Na 3. Raz. Zrobimy to razem, na 3. Ja uderzę nożem, wy dacie suba i będzie zgoda. A jak? Uwaga, raz, dwa. Dajcie suba. Moi drodzy, ten arbuz jest koloru żółtego. Ewidentnie, zobaczcie, żółty arbuz. No, o kurcie! Arbuz jest żółty! Oczywiście ten lifehack nie mógł zadziałać. Potrzebny był jakiś specjalny barwnik. Arbuz jest oczywiście czerwony, ale ukrojmy i sprawdźmy, jak smakuje. Może smakuje dobrze. Pamiętajcie, odcinki widziałem wtorek, czwartek i sobota. Dzisiaj podłoga to lawa do końca dnia, więc ja to już chyba powoli idę do pokoju, będę oglądał filmy i idę spać. Do zobaczenia.